Lato to idealny czas, żeby pochwalić się pięknie ukwieconym balkonem, oknem, ogrodem, a nawet wnęką w zewnętrznej płaszczyźnie budynku, tak zwaną lodzią. Mieszkańcy Kościerzyny mają ku temu doskonałą okazję, bowiem Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ocenia najładniejsze obiekty zgłoszone do konkursu. Jest to już 17. edycja. Staramy się to kontynuować już, jak wiadomo, od wielu lat. Wcześniej uczestnikiem był również Urząd Miasta i Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólny dom. Obecnie jednak od kilku lat organizujemy to sami, czyli Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dbanie o pięknie ukwiecony balkon czy ogród nie jest proste. Wymaga sporego zaangażowania oraz zamiłowania. Jeśli chodzi o nasze kwiatki, które pielęgnujemy z sąsiadką, to jest w tym rzecz, że my uwielbiamy kwiaty. Kwiaty trzeba kochać. Kwiaty to wyczują. No i kochamy kwiaty i podlewamy codziennie obie. Tak. Zasilamy, ziemi dosypujemy. No i wyszło. Dla wielu mimo ciężkiej pracy dbanie o ukwiecone miejsce to rodzaj satysfakcji, a nawet odprężenia. Ja, wie pan, ja mam w tym to pasję. Nie lubię to hodować, lubię przy tym pracować. No i to mi daje satysfakcję, nie? Robię to dla naszego całego domu. Lubię kwiaty, rośliny i cieszę się, że to tak rośnie. Jak tym mu dam jeść, to wtedy i rośnie. To trzeba kupić. Czyli nawozić trzeba. Tak, jak najbardziej. W tym roku wpłynęło 13 podmiotów. Najwięcej zgłoszeń dotyczy balkonów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 września bieżącego roku.